Witajcie, ziemianie! Znowu spóźniony. Lekcje dawno się zaczęły. Siadaj! Zobacz! Kosmita, i co z tego? Poznajcie Samanoidka. Jest naszym sąsiadem kosmitą. Natalia uwielbia kosmitów. Karolina chroni naturę i nie wierzy w kosmitów. Pan Ryszard jest nauczycielem na zastępstwie za profesora Cosinusa, który zniknął w tajemniczych okolicznościach. Samanoidek przychodzi na zajęcia. Hej, sąsiadko! O, to tylko Natalia w kostiumie. Ma całą teczkę o kosmitach. A także specjalny notatnik o UFO. Przyklej wydrukowane zdjęcie kosmity na okładkę notatnika. Natalia dokładnie obserwuje Samanoidka. Przygląda się krowom Karoliny. Nic dziwnego, to ulubione ofiary kosmitów. Natalia, widziałaś? Moje stado zniknęło. Oczywiście, bo Samanoidek to kosmita. Natalia, nie wygłupiaj się, nie ma kosmitów. To dlaczego nowy uczeń chowa krowy w swoim latającym spodku? Przerwa! Samanoidku, idź na spacer! A ja zbadam twój latający spodek! Zrób okrąg z wyciętym kawałkiem z szarego filcu. Przymocuj zamek błyskawiczny. Przyklej drugie koło bez zamka. Złącz dwa stożki, żeby zrobić latający talerz. Przymocuj sznur lampek do krawędzi. Schowaj baterię wewnątrz piórnika. Przyklej przezroczystą półkulę na wierzchu. Ale ciekawe, co kryje się w środku? Czy on eksperymentuje na zwierzętach? Zobaczmy! O! Co chcesz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Wiedziałam! Oni istnieją! Karolina tęskni za swoimi krowami. Gdzie jesteście, malutkie? Hej, Karolina, jak się masz? Zjadanie jej krów nie było dobrym pomysłem. Hej, Karolina, weź to! Przetnij zabawki krowy na pół. Użyj podgrzanego noża do tapet. Wlej klej na gorąco. Przymocuj magnes. To więcej niż krowy. To magnesy na szafkę. Przymocuj magnesy do drzwi, a od razu będzie widać, że to szafka Karoliny. Samanoidek w swojej szafce skrywa tajemnicę. A to co? Teleport? Natalia śledzi każdy jego ruch. Odkryje wszystkie twoje sekrety. O, to jest całe muzeum ufoków. Wiedziałam, że jest jednym z nich. Zrobię zdjęcia jako dowód. A co tam robi Samanoidek? Wiedziałam! Ukrył ściągę pod skórą. Panie Ryszardzie, widzi pan? On jest kosmitą, a do tego ściąga! Spójrz! Ale pan Ryszard też jest jakiś dziwny. Zobacz, jaki ma stojak na przybory. Zakryj dziury w kubku modeliną. Dodaj wydłużone oczy kosmity zrobione z modeliny. Upiecz zgodnie z instrukcją. Pomaluj kubek zieloną farbą akrylową. Pomaluj lakierem akrylowym. Natalia, potrzebujesz markera? O nie, wszyscy są kosmitami. Wiedziałam, to spisek ufoków. Nie dotykajcie mnie. To tylko sen. Gdzie moje dowody? Kosmici je skasowali. Nie, są z drugiej strony.
Kosmici mnie obserwują. Czuję to. Panie Ryszardzie! Natalia, patrz tutaj. Zaraz wszystko zapomnisz. Natalia chce złapać kosmitę na gorącym uczynku. Zrobiła torbę, która na pewno mu się spodoba. Zobaczmy, co zrobi. Wytnij dwie głowy kosmity z zielonej plastikowej teczki z naddatkiem na brzegach. Natnij brzeg w zygzak. Zagnij je. Przyklej zamek do plastikowego paska. Przyklej bok torby do paska z zamkiem. Przyklej rączkę z taśmy tapicerskiej do brzegów. Dodaj spód i drugi bok. Przyklej oczy z czarnego papieru piankowego i obwódkę. O, mój bracie! Co oni ci zrobili? Przywrócę cię do życia! Odsunąć się! No już, bracie! Żyj! A! O nie! Kto chciałby podejść do tablicy? Karolina, podejdź. Niestety Karolina nie zna odpowiedzi. Pst, kumplu, pomóż. Łatwizna. Samanoidek bierze swoje specjalne kosmiczne urządzenie. Wyjmij zatyczkę z markera. Użyj zmywacza do paznokci, żeby zetrzeć napisy z markera. I włóż laserowy wskaźnik. Ozdób marker taśmą z folii. Przykryj latarkę taśmą izolacyjną. Popraw logo czarną farbą akrylową. Dodaj detale zrobione z zielonego metalicznego papieru. Samanoidek szybko wypala dobre odpowiedzi na tablicy swoim laserem. Kosmiczna technologia jest niesamowita. Dziękuję, Samanoidku. Ale nie na długo. Kolega z klasy już planuje inwazję na Ziemię. O, ale chce mi się pić. Samanoidku, wezmę twoją kolę. Wytnij pierścień ze srebrnego papieru piankowego. Przyklej do niego przezroczystą pokrywkę kubka. Zrób kółka z metalicznego papieru dziurkaczem. Przyklej do pierścienia. Zrób głowę kosmity z gliny samoutwardzalnej wokół słomki. Namaluj promień na kubku farbą świecącą w ciemności. Przyklej obrazek krowy na dole. I wlej napój do kubka. Włóż słomkę. I połóż pokrywkę. Kosmita nie lubi dzielić się napojem. Co jest z tym kubkiem? Jest dziwny. Hej, co z tobą? Co się stało, Karolino? Nic, muszę iść. Natalia założyła grupę antykosmici. Mają nawet identyfikatory. Pokryj tył obrazka kosmity ołówkiem. Połóż na białym papierze piankowym. Zrób kontur obrazka. Pomaluj farbą akrylową. Wytnij. Przyklej z tyłu agrafkę przypinki. I pokryj lakierem akrylowym. Zrób kilka przypinek z kosmitami. Teraz wierzysz, że kosmici istnieją. Przysięgnij na kodeks. O nie, to znowu oni. Proszę, nie usuwajcie naszej pamięci. Za późno. Dziękuję za współpracę. Oddam sekrety UFO moim przełożonym. Do następnego razu.
podobał Ci się nasz kosmita w szkole? Napisz w komentarzu, czy masz znajomych kosmitów i jak im zaimponujesz. Czy zrobisz latający talerz-piórnik, torebkę kosmitę, czy kubek na przybory? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych pomysłów dla kosmitów od Trum Trum.